Mam przyjemność dzisiaj podpisać kolejne umowy, 5 umów z 4 gminami na kwotę ponad 12 700 000 w ramach rządowego programu rozwoju dróg. Ogólna kwota przyznana na te zadania wojewodzie opolskiemu to było około 99 milionów złotych. Już umowy z listy podstawowej były wcześniej podpisane i są już realizowane zadania, natomiast teraz po wyniku oszczędności poprzetargowych powstała ta kwota i są dzisiaj podpisywane umowy z 4 gminami z tej listy właśnie rezerwowej. Myślę, że ucieszy to gminy i nas, i mnie też cieszy jako wojewodę, że możemy te działania na rzecz gmin, na rzecz powiatów realizować.